Do potrącenia doszło kilka minut po 7 rano. 67-letnia mieszkanka Lubina szła z Kauflandu, przechodziła przez przejście dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego, w kierunku ulicy Wyszyńskiego szła. Natomiast z ulicy Wyszyńskiego w Piłsudskiego skręcał kierujący autobusem. Z ustaleń pracującej na miejscu policji wynika, że do potrącenia doszło, gdy kobieta opuszczała już przejście dla pieszych. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon tej pani w wyniku odniesionych obrażeń. Na miejscu przez kilka godzin pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza i prokurator. Wyjaśniane będą wszystkie okoliczności całego zdarzenia.